Hala Gimnastyczna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku powstała przez wiele lat, wiele perturbacji na przebiegu wielu lat, ale jak widzimy, można już podziwiać ją od ulicy Krzyżewskiego i tutaj naprawdę dzieją się wielkie rzeczy, bardzo wiele zgrupowań zagranicznych, bardzo dużo zgrupowań z całej Polski, bo to jest jedyna taka hala w Polsce. Ta hala na pewno żyje swoim życiem tutaj, wiele mamy również rekreacji w Akademii Leszka Blanika. Ostatnie 10 lat dla Narodowego Centrum Żeglarstwa WFIS w Gdańsku to nie tylko bieżąca działalność, ale przede wszystkim już historyczna rozbudowa mariny. W 2015 roku przeszliśmy przez drugi etap rozbudowy. Mamy dzisiaj nowoczesną marinę na 100 jachtów i realizujemy w związku z tym wszystkie działania, do których zostaliśmy stworzeni, powołani i realizujemy również poza zajęciami dydaktycznymi mnóstwo projektów, projektów ogólnopolskich, projektów lokalnych, projektów międzynarodowych. Termomodernizacja, przynajmniej w czasie, gdy ja tu pracuję, już jest to kawałek czasu, bo prawie 18 lat, więc chyba była największym przedsięwzięciem tutaj w naszej uczelni. Dzięki pozyskaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska udało się przeprowadzić kompleksowe prace na całym terenie kampusu. Prace obejmowały przede wszystkim ocieplenie budynków wszystkich, zrobienie nowych elewacji, wymianę wszystkich okien z drewnianych, często stalowych, w każdym razie starego typu na nowoczesne plastikowe, a także na kompleksowym zmodernizowaniu całej sieci centralnego ogrzewania i założeniu central wentylacyjnych na większość sal do gier zespołowych. W latach 2012-2013 dzięki funduszom Unii Europejskiej przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego gruntownie przebudowano halę sportową na Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie AWFIS. Zmiany były spektakularne, przede wszystkim dobudowano kondygnację, dzięki czemu powierzchnia laboratorium wzrosła niemal dwukrotnie i co najważniejsze, laboratorium zostało doskonale wyposażone w sprzęt stanowiący światowy standard. W 2016 roku dzięki staraniom władz uczelni udało się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację boiska, które istniało poprzednio. Natomiast ta modernizacja tak naprawdę sprowadzała się do wybudowania całkiem nowego boiska. Boisko sztuczne posiada najwyższe parametry w tej klasy Muraw, to jest klasa FIFA Star 1. Jest dopuszczona, czy też może być dopuszczona do rozgrywek ligowych.